Na sesji Rady Powiatu Sieradzkiego po raz drugi w tym roku protestowali pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Żądali po 800 zł podwyżki z wyrównaniem od początku roku. Władze powiatu rozkładają ręce. Pieniędzy na te podwyżki nie ma. 160 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z filiami w Witowie i Rozdziałach opiekuje się blisko 400 starymi, najczęściej schorowanymi i niepełnosprawnymi ludźmi. Mimo tegorocznej regulacji płac, która wyniosła 5%, większość z nich zarabia najwyżej 2000 zł. Pani Agnieszka Cepowska już 25 lat pracuje jako opiekunka w Domu Pomocy Społecznej. Zarabiam najniższą krajową w tej chwili. Po prostu mam wykształcenie średnie, jestem pracownikiem socjalnym, czyli po prostu umiem wszystkie potrzeby zaspokajać moich mieszkańców. Sytuacja się nie zmieniła. Otrzymaliśmy niecałe 5% regulacji, bo to nie była podwyżka czy jakieś duże podwyżki, tylko niecałe 5%, a pani wicestarosta twierdzi, że około 10% dostaliśmy, co jest nieprawdą. I dlatego jesteśmy tutaj, żeby zademonstrować swoje niezadowolenie. Starostwo nie ma pieniędzy na większe podwyżki. Jest dylemat tego rodzaju, że z pustego i Salomon nie naleje. Koszt utrzymania pensjonariusza w naszych domach to jest w tej chwili powyżej 3000 zł, więc niewielu emerytów stać na zapłacenie takiej opłaty. Samorządy uczestniczą oczywiście, jeżeli dotyczy to pensjonariusza, który ma niższe pobory, rodzina jest niewydolna, no są osoby takie, którym trzeba pomóc. Natomiast jak to wygląda? Jeżeli my podniesiemy koszt utrzymania pensjonariusza, przybędzie nam pieniędzy. Wtedy możemy dać podwyżki. Natomiast pytanie, czy nie wylejemy dziecka z kąpielą, czy nie będzie tak, że wielu ludzi nie będzie stać na umieszczenie, na zamieszkanie w takim domu i co z nimi? Co dalej? Więc no, rzecz rozbija się o pieniądze. Dlatego w najbliższym czasie podwyżek płac dla pracowników Domu Pomocy Społecznej nie będzie.